tutaj niektórzy wskazują, że te podpisy elektroniczne mogłyby usprawnić proces, być bezpieczniejsze i też mogłyby zapobiegać ewentualnym fałszerstwom no bo fałszerstwa na listach wyborczych się zdarzają rejestrujemy kandydatów to w przypadku do Sejmu 41 okręgów po 5 tysięcy wyborców a w przypadku Senatu 100 okręgów i po 2000 podpisów tak, zgadza się czy grupa co najmniej 15 e, obywateli e, musi przedłożyć, rejestrując Komitet Wyborczy Wyborców, 1000 podpisów, żeby niejako pokazać, że no nie jest to jakaś tam grupka która z mm -hmm. 15 osób stwierdziła, że no złożymy, tylko 1000 e, podpisów. E, no tutaj oczywiście partie polityczne nie muszą tego robić, ale one niejako, rejestrując swoją bytność, przedstawiają ten 1000 podpisów. Cześć! Cześć. Agata Kępa i Tomasz Snowiec. W tym duecie dzisiaj nie będziemy podróżować po świecie, chociaż ostatnio podróżowaliśmy i to po wielu, wielu państwach tak naprawdę. Jako, że wybory się zbliżają, już wiemy kiedy są gorączka przedwyborcza, kampanijna rośnie no to my chcemy trochę od tej strony technicznej Wam co nieco po, po, poopowiadać. Dzisiaj od tej strony i myślę, że mogę też zapowiedzieć, że będziemy analizować mm, programy partii wyborczych pod kątem demokracji bezpośredniej, czyli tego, czym przede wszystkim się tutaj zajmujemy. Dokładnie, ale to nie dzisiaj. Myślę, że możecie się spodziewać całego, tak naprawdę, przedwyborczego cyklu, analizy programów wyborczych, tego jak kandydować i to właśnie dzisiaj o ordynacji wyborczej i tak dalej. Także w tym temacie wyborczym pozostajemy. No właśnie, wybory parlamentarne. Jak kandydować? Jak wyglądają te zasady? Tak, tak. Tutaj jest więcej tych rzeczy po drodze, które trzeba zrobić oczywiście. Też oczywiście na początku trzeba zaznaczyć, że temat, o którym dziś rozmawiamy, to nie jest demokracja bezpośrednia per se, ponieważ to są wybory. Mhm. Czyli no, po prostu emanacja tego, czym jest demokracja przedstawicielska, czyli demokracja pośrednia. Mhm. Natomiast jest to również jednak ważny element życia demokratycznego. I ważny element, w którym możemy się angażować i w którym zaangażowanie społeczne odgrywa bardzo kluczową rolę. Tutaj bym się wtrąciła, no bo z jednej strony wybory, no to jest ta demokracja przedstawicielska, no ale z drugiej strony, jakby ten sam akt głosowania, to, że jakby możemy brać udział w wyborach i czynnie, i biernie, no to w jakiś sposób ma coś do czynienia z tą bezpośredniością, no bo to jest ten moment, kiedy. Możemy właśnie bezpośrednio wybrać potem osoby, które będą pośrednio sprawowywać władzę przez kolejne lata. Tak, żebym powiedziała, że to. Jest, jest pewien aspekt bezpośredniości, tak, tak. który notabene jest zapisany w naszej konstytucji, który stanowi, bo że. Bo mają, być tak, mają być bezpośrednie. Tak, mają być bezpośrednie. Natomiast no, nie jest to demokracja bezpośrednia, bo. To, że przymiotnik się zgadza, jeszcze nie zgadza, nie znaczy, że całe pojęcie się oczywiście zgadza. Tak, spotkało się dwóch polityków. <grym> <grym> tak, my moglibyśmy tak zdecydowanie więcej i zdecydowanie głębiej na tematy definicji. Tak. Natomiast tutaj, jak już zauważyłaś, ważne są kwestie czynnego i biernego prawa wyborczego. No jak chodzi o czynne prawo wyborcze. Oczywiście chodzi o to, że macie prawo głosować. Ja wiem, że zwłaszcza uczniom, przed maturą, maturą często się to e, e, myli. Ja postarałem się zawsze to w ten sposób e, e, zapamiętać, że czynne prawo wyborcze to jest to, które jest cały czas. Ono Nic nie musimy robić, żeby je mm -hmm. że, 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 żeby, że było. A bierne prawo wyborcze, to jest dopóki my coś z tym nie zrobimy, ono jest jakby w uśpieniu. My musimy dopiero wykonać pewne kroki, żeby ono się aktywowało z tego biernego e, stanu. Tak też e, u, przygotowując niektóre osoby do matury, starałem się to tłumaczyć. O, ale to dobry sposób, bo ja do tej pory miałam tak, że zawsze mi się wydawało, że jest na odwrót, więc pamiętałam, że to jest tak, jak ci się wydaje, tylko na odwrót. <grym> Tak, I jak chodzi o e, e, bierne prawo wyborcze, e, no to e, tutaj jest e, ważna kwestia, e, że oczywiście mamy określone progi, od których można kandydować i jest inaczej to, jeżeli kandydujemy na, do rad, do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu w zależności od tego czy do Sejmu, czy do e, Senatu no i oczywiście na prezydenta. No i w tych wyborach, mówimy od parlamentarnych, no to wyższy próg jest w wyborach senackich, bo trzeba mieć ukończone co najmniej 30 lat, żeby kandydować do Senatu. Czyli całkiem sporo osób, które mają prawo do głosowania, które wybierają senatorów, w tych wyborach nie może wziąć udziału. W przypadku tak, większych wyborców Konfederacji. No to w, zasadzie, w zasadzie tak, jak wychodzi z badań socjologicznych. Natomiast do, do Sejmu już mogliby wystartować. I to jest ważne z punktu widzenia kandydatów. Ale zanim jeszcze przejdziemy do samych kandydatów, to trzeba wiedzieć, kto właściwie może zgłosić tych kandydatów. To może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tym prawie biernym i czynnym, chociaż teoretycznie tak. nie mieliśmy dzisiaj na ten temat rozmawiać, i podsumujmy. Kto, gdzie, kiedy może. To znaczy w wyborach do sejmików, do tych rad stanowiących, czyli do rady gminy, rady mhm. miasta, rady powiatu, sejmiku, wystarczy mieć 18 lat. Jeżeli mhm. mamy 18 lat, możemy kandydować. Czyli tutaj te prawo bierne i czynne się pokrywa. Tak. Tak samo jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Sejmu trzeba mieć ukończone 21 lat i to jest, trzeba mieć ukończone najpóźniej w dniu wyborów. To mhm. jest ważne, bo w momencie zgłaszania nie trzeba mieć tego wieku. Czyli teoretycznie jest możliwość, żeby zgodnie z prawem na kandydata zgłaszała się osoba, nie w tych wyborach, ale w wyborach na przykład samorządowych jest możliwe, żeby osoba niepełnoletnia zgłaszała swoją kandydaturę. Bo w dniu wyborów już te prawo będzie jej przysługiwać. Jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów, to jest 25 rok życia. Senatorzy, tak jak wspomniałem, 30 rok życia, no i prezydent trzeba mieć 35 lat, żeby móc kandydować. Tak, a poza tym, no to wszędzie oczywiście, pełnię praw obywatelskich, tak. Obywatelstwo polskie. Tak. tak, tak, tak. Chociaż obywatelstwo polskie nie wszędzie. Nie właśnie. Nie wszędzie. Ponieważ w wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli jakaś osoba będąca obywatelem Unii Europejskiej, mm -hmm. ale nie będąca obywatelem Polski e, e, zamieszkuje tu na stałe, wówczas taka osoba, jeżeli spełnia oczywiście inne wymogi, ma prawo kandydować. Tak. O tym trochę rozmawiałam z Joanną Kudybą Antonik z wielokulturowego Krakowa przy okazji rozmowy o, wieloku o wyzwaniach wielokulturowości. Właśnie, że to też jest jeden sposób, tak naprawdę takiej polityki włączającej, i że Chociaż teoretycznie nam się wydaje, że mogą w Polsce głosować obywatele polscy, to nie w każdych wyborach. Tak, nie w każdych wyborach. Tak, ale wróćmy do tych parlamentarnych. No tutaj już to obywatelstwo polskie jest kluczowe. Jeśli chcemy głosować, 18 rok życia ukończony co najmniej. W dniu Równie, wyborów, również co najpóźniej w dniu, w dniu wyborów. wyborów. Obywatelstwo polskie pełnia praw. Jeśli chcemy być kandydatem, kandydatką, no to wtedy już ten wiek się zmienia. Do senatu lat 30 i do Sejmu 25. 41, 21, 21. 25 na to prezydenta to miasta. Prezydenta miasta tak. albo wójta. Więc wiemy, jakby kto technicznie może być kandydatem. Powiedzmy, że sp spełniamy te wymogi. Urodziliśmy się przed 13 października, na przykład 2002. 15. Przed 15 października <noise> 2002 roku i chcemy kandydować do e, Sejmu. E, już sobie podaruję liczenie do Senatu. <noise> Co dalej? Tak. E, no i tutaj zaczynamy, wchodzimy na kwestie takie nieco bardziej techniczne, ale ktoś z tych kandydatów, musi zgłosić. To nie jest tak, że my idziemy do o, Państwowej Komisji Wyborczej czy do, delegatury, czy do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i mówimy, dzień dobry, my chcielibyśmy kandydować tutaj, dowód, proszę nas zapisać. No, nie wygląda to aż tak łatwo. E, żeby być zgłoszonym, zgłoszenia musi dokonać Komitet Wyborczy, w, za co to za pełnomocnik Komitetu Wyborczego, albo osoba przez pełnomocnika upoważniona. E, no i tutaj musimy na początek przede wszystkim rozróżnić komitet. Komitety wyborcze w wyborach do parlamentu mogą rejestrować oczywiście partie polityczne, i tutaj wówczas zgodnie oczywiście ze statutem partii, osobom upoważnione, to musi oczywiście być w odpowiedzi z, w zgodności z kodeksem wyborczym. Są osoby upoważnione w partii, które idą, składają wniosek, partia się rejestruje, jeżeli partia jest oczywiście zarejestrowana w, w rejestrze partii politycznej. Reszcie partii politycznych, no i w ten sposób to wygląda. Tak samo koalicyjny komitet wyborczy, czyli w sytuacji, w której więcej niż jedna mm -hmm. partia zgłasza wspólny komitet, no w tych wyborach będziemy mieli dwa takie komitety prawdopodobnie, e, czyli Koalicję Obywatelską oraz Trzecią Drogę. E, I wówczas e, uprawnione osoby z tych partii zgłaszają, przedstawiają zgody tych partii na zawarcie umów e, podjęte przez odpowiednie organy we władzach tych partii. Przedstawiają umowę koalicyjną, bo w przypadku startu koalicji partii politycznych trzeba przedstawić umowę, która reguluje między innymi procent podziału subwencji wyborczej. Bo nie zapominajmy o tym, że partie polityczne, jeżeli przekroczą odpowiedni próg w wyborach, dostają subwencję wyborczą. W przypadku startu koalicyjnego w umowie musi być napisane, jaki procent subwencji mm -hmm. trafia do którego podmiotu z tej koalicji. Tak i to jest ten e, przykład e, między innymi PSL-u i Polski 2050, tak. e, kiedy właśnie zdecydowali się finalnie na kandydowanie jako koalicja. No i tak... Znaczy w momencie, gdy to nagrywamy jeszcze oficjalnego zawiadomienia w Państwowej Komisji Wyborczej nie ma, przynajmniej w momencie jak siadaliśmy do tego nagrania, aczkolwiek w momencie kiedy to, kiedy to oglądacie już prawdopodobnie w PKW te papiery są złożone. Tak, no i z przynajmniej wszystkich ostatnich wspólnych ogłoszeń wynika, że jednak uda się kandydować jako koalicja, chociaż to było też poddawane w wątpliwość przez ostatni ponad miesiąc. Tak, zgadza się. No i jest jeszcze trzeci rodzaj komitetów. Jest to komitet wyborczy wyborców. Czyli to jest komitet w, zgłoszony przez wyborców niezrzeszonych w żadnej partii politycznej. I w tej sytuacji tutaj jest tak naprawdę jedyny chyba obowiązek, który jest większy względem partii politycznych i koalicji. To znaczy, grupa co najmniej 15 obywateli musi przedłożyć, rejestrując Komitet Wyborczy Wyborców, tysiąc podpisów. Żeby niejako pokazać, że no nie jest to jakaś tam grupka, która z 15 osób stwierdziła, że no złożymy, tylko tysiąc podpisów. No tutaj oczywiście partie polityczne nie muszą tego robić, ale one niejako rejestrują swoją bytność. Przedstawiają ten tysiąc podpisów w Sądzie Rejonowym w Warszawie, w związku z czym one tak niejako na zapas mają. To jest taka chyba jedyna nierównowaga w samym procesie rejestracji między tymi komitetami, bo oczywiście później one nie dostają subwencji wyborczej, bo nie ma, nie, jakby nie ma organizacji, która miałaby swoje konto, która, która mogłaby podlegać kontroli a nie można dać subwencji na nikogo. Znamy też takie przypadki z polskiej polityki, kiedy się nie partie dostały do Sejmu. Tak, i to nawet było więcej niż jeden przypadek. Takich, takiej historii było więcej. Co więcej, były partie, które jako nie dostawały się do Sejmu, a później stawały się partiami wyborczymi. Przeszkola Platforma Wyborcza po raz pierwszy w parlamencie była jako Komitet Wyborczy Wyborców. O. Dopiero później została, zre, zre, zastartowała w wyborach jako partia polityczna. A czy w tych wyborach możemy się spodziewać, że ktoś będzie kandydował jako komitet wyborczy wyborców, czy raczej tylko partie i koalicje? To znaczy, przy każdych wyborach, co oczywiście nie jest jakoś szerzej komentowane, mhm. tych komitetów rejestruje się w okolicach setki. A nawet może ich być więcej. I oczywiście to nie jest tak, że na kartach wyborczych dostaniemy 100 komitetów. I tu trzeba rozróżnić dwie kwestie. To znaczy, ja nie spodziewam się, żeby mhm. w wyborach do Sejmu była ogólnopolska lista jakiegoś komitetu wyborczego wyborców. Mhm. A to jest po prostu moje przewidywanie. Na tym etapie jakby ze stuprocentową pewnością tego nie można powiedzieć. Natomiast ja nie widzę żadnego dużego ruchu społecznego, który deklarowałby start w tej formule, któremu dawałbym szansę na zebranie mhm. wymaganej liczby podpisów. Natomiast Komitet Wyborczy Wyborców również będzie zakładany przez niektórych kandydatów niezależnych, którzy będą się ubiegali o mandat senatora w swoich, w swoich okręgach. I tutaj spodziewam się, że kilka Komitetów Wyborczych Wyborców, takich, którzy się zarejestrują i swoje kandydatury do Senatu już się pojawi. Więc tu bym się Komitetu Wyborczych Wyborców spodziewał. Natomiast w tym roku. Akurat nie widzę na ten moment żadnego, żadnego większego ruchu na taki komitet. Co nie znaczy, że takie komitety nie zostaną zarejestrowane. Mhm. Zarejestrowane? Owszem, z pewnością takie komitety będą. Natomiast według moich przewidywań one nie wystawią list w całym kraju. Mhm. Czyli mamy te trzy opcje. Partia, koalicja albo komitet wyborczy, wyborczy wyborców. wyborców. Co dalej? Tak i tutaj oczywiście musimy rozdzielić Sejm i Senat. W wyborach do Sejmu mamy ordynację proporcjonalną, co znaczy, że w każdym okręgu wystawiamy listę kandydatów i każda z tych list kandydatów musi być podparta odpowiednim ilością podpisów osób mieszkających w danym okręgu mhm. wyborczym. W Polsce mamy 41 okręgów wyborczych i w, żeby zarejestrować listę wyborczą w jakimś okręgu, to potrzeba co najmniej 5000 podpisów. Oczywiście to trzeba z pewną górką, bo zawsze jest część podpisów, nieważna, bo ktoś się źle podpisał nie w tej kolumnie e, tak. pomylił się w numerze PESEL, więc. E, takie rzeczy się nie zdarzają już, nie wspominając o złej woli. To też się zdarza, że ktoś. Tak, no albo chociażby to, że niekoniecznie my mieszkamy w tym okręgu, co też się może często zdarzać w takich tak, tak. miastach, kiedy ktoś przyjeżdża do niego i te podpisy gdzieś są zbierane w centrum, i nagle się okazuje, że wcale to ta osoba. Tak, że podpisał się w okręgu, w którym tak. ten podpis niewiele daje. Więc w takie sytuacje się oczywiście zdarzają. Więc w każdym okręgu, żeby zarejestrować listę wyborczą, trzeba przedstawić 5 tysięcy podpisów. Natomiast w sytuacji, w której dany komitet zarejestruje już 21 okręgów, wówczas ma prawo wystąpić do Państwowej Komisji Wyborczej, która wydaje zaświadczenie, że te 21 okręgów jest zarejestrowanych i wówczas na podstawie tego zaświadczenia, bez przedstawiania podpisów, w pozostałych 20 okręgach można rejestrować listy. Przy czym tutaj takie drobne zastrzeżenie, bo to czasami się upraszcza, no, bo co do zasady mówi się, że jak ktoś zarejestrował się w 21 okręgach, to jest zarejestrowany we wszystkich okręgach. No nie, to nie jest tak, że to jest mhm. automat. To dalej trzeba formalnie dopełnić, tylko po prostu tych podpisów nie trzeba. I mieliśmy raz taką historię, że jedna partia zarejestrowała się w 21 okręgach, ale zrobiła to na ostatnim moment. Nie zdążyła uzyskać tego zaświadczenia i próbowała już po terminie dorejestrować te pozostałe 20 okręgów i się nie udało. Oh więc taką historię mieliśmy. No to była partia pana Janusza Korwin-Mikkego. Wówczas chyba Nowa Prawica. Jeżeli dobrze pamiętam z chronologii nas partii. To by pamiętał te wszystkie nazwy. Tak, natomiast w, w tym przypadku była taka historia. I tak to wygląda w wyborach do Sejmu. Natomiast w wyborach do Senatu sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w wyborach do Senatu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. To znaczy po prostu w każdym okręgu wybieramy po prostu jednego kandydata, który po prostu w tym okręgu dostanie najwięcej głosów. Tak, i tych okręgów mamy w przypadku Jowów 100. 100, tak. Co jest dosyć proste do zapamiętania, bo w Senacie jest 100 osób, więc okręgów, skoro mamy Jowy, też jest 100. Tak, tutaj jest to proste bardzo przełożenie. I tutaj, jeżeli mamy już zarejestrowany ten komitet, to żeby zarejestrować senatora, trzeba przedstawić dodatkowe 2000, znaczy dodatkowe. Trzeba po prostu przedstawić 2000 podpisów pod kandydaturą danego kandydata na senatora. I tutaj, niezależnie z jakiego komitetu się startuje, i ponieważ to są jednomandatowe okręgi wyborcze i w każdy kandydat, nawet jeżeli idzie z komitetu partyjnego, niejako sam zgłasza, no jakby zgłasza się kandydaturę pojedynczej osoby, to nie ma tutaj takich mechanizmów, że zarejestrujemy się w wieluś okręgach, to w pozostałych może bez podpisów. Tutaj w każdym okręgu po prostu trzeba zabrać podpis. No to jakby ze względu na ordynację wyborczą jest. Tutaj... Racjonal, racjonalnym rozwiąza rozwiązaniem, tych podpisów też jest e, trochę mniej, e, więc jeżeli ktoś jest w stanie zabrać tyle podpisów, to wydaje się, że to jest dostateczna ręko imia. Tego, żeby mógł kandydować. Bo trzeba sobie zdać sprawę, z czego wymaga wymóg zebrania podpisów. To nie jest taki wymóg na, na zasadzie, a zróbmy jakiś wymóg, żeby uprzyk uprzykrzyć komuś życie. Chodzi po prostu o to, że gdyby nie było tego e, wymogu, no to moglibyśmy mieć bardzo rozwleczone listy wyborcze z, z osobami, na które e, co najwyżej oni i ich rodziny by zagłosowały, a czasami nawet, nawet i gorzej. Po prostu rejestrowałoby się masa kandydatów. E, bez żadnego poparcia, bez żadnej struktury, nawet pod wpływem impulsu. Więc to jest taka wstępna weryfikacja, czy aby na pewno, tak. na pe na pewno to jest jakaś reprezentacja społeczna, która powinna być poddana weryfikacji wyborczej. No bo też, no jednak mamy kartę wyborczą, która musi być odpowiedniej wielkości, musi być jakoś to zorganizowane. A wiemy dobrze, że format, że mamy książeczkę z kandydatami z wyborów z 2014 roku do samorządowych, wiemy, że jest to format, który się nie sprawdził w tamtych wyborach. Tak, może uwaga... tak, ja uwaga... przypomnieć, że tak. polegał na tym, że na pierwszej stronie wtedy był PSL i właśnie. Tak, to, znaczy, to wynikało z tego, że po prostu jak dostawaliśmy kartę mhm. wyborczą, to karta wyborcza nie składała się z jednej karty. Tylko to była taka spięta, spię, spięta, spięta książeczka i na każdej stronie. Mieliśmy kandydatów jakiegoś komitetu wyborczego. Tak, i y, niektórzy wyborcy... Na pierwszej stronie był PSL, ponieważ się wyre... wy... Wy... w wyborach no. do Simiku wylosował numer pierwszy, e, pierwszy, numer pierwszy komitetu, bo komitety później mają losowane numery. Tak, i niektórzy wyborcy nie widzieli po pierwsze, że mogą oddać tylko jeden głos w tej książeczce, więc pojawiały się głosy nieważne, a po drugie, jak się orientowali i zagłosowali tylko na kogoś z PSL-u, no to potem już te głosy wpadały. Stąd jakby się do mnie marzy PSL w tamtych wyborach. Mógł zdobyć przez ten błąd. To znaczy są nawet badania profesora Flisa, które dość mocno na statystycznych zależnościach wykazują, że był ten bonus z pierwszego miejsca na książetce. No, mi się wydaje, że to nie jest tak, że ten mechanizm zawsze by się powtarzał bo to też była kwestia tego, że tam mm -hmm. wtedy jednak mieliśmy nie mieliśmy jednych, jednego głosowania tylko w zależności od tego gdzie kto mieszka dostawał trzy albo cztery karty wyborcze no, to też i jest... też, też tutaj zorientowanie było nie najlepsze. Poza tym część osób też wskazywało na to, że instrukcje państwowej, Wybo państwowej komisji wyborczej, która mówiła, że na każdej karcie do głosowania należy zaznaczyć kandydata. Co część wyborców mogła zinterpretować, że na każdej stronie, na każdej z tych kart, które są w książeczce, należy kogoś mm -hmm. zaznaczyć. No ale w związku z tym, jakby, no mamy tam sytuację, że mamy, mamy tą kartę do głosowania, i no, nie chcemy, żeby po prostu było 100 komitetów, z czego 95, o których nikt nie słyszał. W ogóle tak odbiegliśmy od tematu, że już zapomniałem ten wątek, ale tak. to. Tak, Słuchajmy te podpisy. Tak. Można się zarejestrować poprzez partię, koalicję albo Komitet Wyborczy Wyborców. Wtedy potrzebujemy tysiące podpisów. Następnie, jeśli chcemy się rejestrować. Tak. Mamy zarejestrowany komitet, możemy rejestrować kandydatów. Tak. Jeśli rejestrujemy kandydatów, to w przypadku do Sejmu 41 okręgów po 5 tysięcy wyborców. A w przypadku Senatu 100 okręgów i po 2000 podpisów. Tak, zgadza się. I tutaj oczywiście trzeba znać terminy, to znaczy do 28 sierpnia należy zarejestrować komitet. To znaczy, to jest najpóźniej. To są już komitety, które my w momencie, jak rozmawiamy, a rozmawiamy dwa dni po ogłoszeniu przez prezydenta, przez prezydenta daty wyborów, to na stronie Państwowej Komisji Wyborczej to są już komitety, które formalnie się zarejestrowały. Tak, bo to jest lewica, PiS, w tym. To znaczy obcy, osie, w siedem albo osiem komitetów było zarejestrowanych w momencie, jak siadaliśmy do rozmowy, aczkolwiek to też mogło być niezaktualizowane kilka innych. No są też tam komitety, o których prawdopodobnie mało kto słyszał. I tych komitetów mhm. będzie dużo więcej, tak jak już mówiłem, bo to też jest tak, że część komitetów są ugrupowania, które trochę kombinują. To jest praktyka, którą zaobserwowaliśmy od kilku lat. I na przykład są komitety, które rejestrują się tylko po to, żeby później zgłaszać kandydatów, wybor kandydatów do komisji wyborczych. No bo to komitety wyborcze wskazują ludzi, którzy później będą liczyli głosy, pilnowali, żeby wszystko było odpowiednio. I to jest w ten sposób zrobione, żeby wszyscy, wszystkie opcje polityczne w komisjach wyborczych miały swoich przedstawicieli. No, i te komitety, które nie zarejestrują list kandydatów, też mają takie prawo. I to jest trochę sposób taki na obchodzenie, bo to troszkę budzi wątpliwości prawne, no, ale powszechną praktyką, zwłaszcza wśród mniejszych komitetów, stało się taka zależność. My zgłosimy cię do komisji wyborczej, a ty w zamian za to. Przyniesiesz nam 10, 20, a może 30 podpisów pod listą wyborczą komitetu, który się zgłosi. No, w przypadku mniejszych komitetów ten wymóg 5 tysięcy podpisów w okręgu często bywa problematyczny. W związku z czym, jeżeli jest taka możliwość, że przez tych ludzi, którzy się zgłaszają do komisji, no bo za uczestnictwo w komisji są pieniądze, notabene były podwyżki, nie pamiętam ile tam dokładnie, ale z tak, tego... Tak, wydaje mi się, że teraz jest 600, 700 i 800 wydaje... w zależności od tego, czy się jest po prostu członkiem... Przewodniczącym czy, przewodniczącym za, 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 zastępczym, czy po prostu członkiem, natomiast na pewno te kwoty zostały e, znacząco podwyższone. Przed, tak, e, właśnie chyba przed, dla człon... przed, przed, przed tymi wyborami, e, natomiast... Nie, nie, nie sprawdzimy tego w tym momencie. Znaczy właśnie ja sprawdzałam przed e, rozmową, bo sama się zastanawiałam. E, I z, dla członków z 350 o 250 do 600, e, a potem dla zastępcy i dla przewodniczącego o 300 zł, czyli no, dla przewodniczącego w tym momencie jest to 800, a dla zastępcy jest to 700, więc okej. Okay. Tak, czyli to jest za tak naprawdę dzień, kiedy się siedzi i pilnuje, tam też oczywiście się rotuje, zmienia się, S są chwile wolne w komisji dla każdej osoby, no i później wszyscy oczywiście muszą być przy liczeniu głosów, no i też trzeba się dzień wcześniej pojawić. W komisji, żeby ją tam przygotować, sprawdzić, czy wszystko tak, jest Tak, okay. w zależności od wyborów to potrafi być za kilka godzin albo za 24 godziny. No bo naturalnie wybo tak. jak są, no w tych wyborach też, też zobaczymy, jak będzie z tym referendum, mhm. więc być może będzie więcej tego liczenia. Tak, ja pamiętam, że byłam w komisji przy tym poprzednim referendum, o którym większość już pewnie nie pamięta. To wtedy miałam wrażenie, że to tak, to, to liczenie trwało tak z kilkanaście minut. Boże, no, raz No, liczba trzy... osób, która pojawiła się na poprzednim referendum nie była zbyt duża i to, to jest bardzo eufemistyczne określenie. Tak, no w każdym razie, jeżeli jakiś mniejszy komitet chce się zarejestrować, a do każdej komisji można zgłosić jedną osobę, mhm. no to jeżeli trafiłaby im się druga osoba, która chce iść do tej samej komisji, to nie mogliby już tego mechanizmu mhm. wykorzystać. W związku z czym, jak mają zarejestrowany drugi czy tam trzeci komitet, to to nie jest to stanowienie problemu, po prostu z tego komitetu zgłosi się daną osobę, a na odpowiedni komitet dana osoba zbierze podpisy. No, takie praktyki niestety występują. To trzeba powiedzieć, że w... W Polsce, na przykład, w stosunku do Europy Zachodniej, te wymogi z liczbą podpisów są dość wysokie. Mm -hmm. To jest generalnie specyfika raczej, która występuje często w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, że my tych podpisów pod listami kandydatów wymagamy relatywnie dużo. To w zależności, wiadomo, też różne ordynacje wyborcze są, ale w różnych krajach wygląda to różnie. Wiele krajów, na przykład zachodnich, wychodzi z założenia, że jak jakaś partia ma reprezentację parlamentarną którzy nie weryfikujemy podpisami, no bo to znaczy, że wcześniej musiała te podpisy przedstawić i po prostu, jeżeli wypadnie, to wówczas będzie musiała ten mechanizm przedstawić. Tak, natomiast w Polsce, tak jak, to, jak powiedzieliśmy, wygląda. Ciekawe, czy na przykład zostanie to zmniejszone, czy jakoś zmienione w kolejnych latach, biorąc pod uwagę. Uch... Po, jedynie co to, pojawiają się postulaty mhm. dość często artykułowane żeby pojawiła się możliwość zbierania tych podpisów również metodą cyfrową przez mhm. podpis zaufany, co dla wielu osób byłoby wygodniejsze i też niektórzy argumentują, że bezpieczniejsze. Ponieważ też jeżeli zaczepiają nas na ulicy jakieś osoby, które chcą od nas wyciągnąć podpisy, to tam wygląda, karta do składania podpisów wygląda tak, że tam trzeba przedstawić swoje imię i nazwisko, trzeba przedstawić adres zamieszkania, numer PESEL, od tych wyborów datę podpisu jeszcze, oraz y, własnoręczny podpis. No to jest trochę jednak danych osobowych, y, które mm -hmm. komuś przekazujemy i jest część osób, która się nieco obawia tego. Teoretycznie powinny mieć te osoby zbierające pełnomocnictwo, y, no ale w praktyce, jeżeli każdy może sobie wydrukować. To znaczy, to jakby nie, nie zdarzyło się mi, żebym spotkał się z sytuacją, że ktoś się podszywał pod zbierającej podpisy. Y, takie sytuacje. Y, po prostu do, 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 tej, do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby to był jakikolwiek problem. Natomiast no, są osoby, które się boją w takiej sytuacji podpisać. Yes. A też no, często jest tak, że to się po prostu zbiera po sąsiadach, tak jak mówiłem, żeby zgłosić się do komisji. No to, to nie jest tak, że każdy pisze do pełnomocnika wyborczego, żeby mu zaświadczenie przedstawił. Ja jestem od nich, bo chcę zabrać 10 podpisów. W związku z czym, no jakby... Tutaj niektórzy wskazują, że te podpisy elektroniczne mogłyby usprawnić proces, być bezpieczniejsze i też mogłyby zapobiegać ewentualnym fałszerstwom. No bo fałszerstwa na listach wyborczych się zdarzają. Te, te podpisy oczywiście później są weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą, która sprawdza to, czy zgadzają się dane z rejestrów, czy zgadza się numer PESEL. Czy zgadza się adres mhm. zamieszkania? Tutaj też można wspomnieć, o czym pisaliśmy na lub bezpośrednio, że ostatnio przy okazji e, inicjatywy referendalnej w Piotrkowie Trybunalskim tak. e, pojawił się wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sprawa teraz jest do naczelnego sądu administracyjnego w razie skierowana, e, ponieważ e, so, jakby komisarz wyborczy odrzucił podpisy twierdząc, że. Nie może być użyty skrót, czyli nie może być na przykład PT zamiast piątków trybunalskich albo piątków tryb, kropka, co no, w przypadku takich miast czasami po prostu ciężko było się zmieścić w kolumnie z wpisaniem całego adresu. I sąd stwierdził, że to nie może być przesłanka do odrzucenia podpisów. No i zasadniczo, jeżeli ten wyrok się utrzyma, to powinno mieć też zastosowanie w drodze wykładni do przepisów o zbiórce podpisów w wyborach parlamentarnych. Natomiast dla bezpieczeństwa, jako że ta sprawa jeszcze się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczy, jeżeli się podpisujecie pod jakimś komitetem, to zazwyczaj jest tak, że po prostu podpisują się osoby, które podpierają komitet. No to jeżeli się podpisujecie, to jednak sugerowałbym pełny, pełny, pełny adres, bez żadnych Skrótów, bo jeżeli ktoś się będzie o to czepiał, to zawsze zajmuje czas i to jest problem jakiś dla komitetu, tak. więc jeżeli go popieracie. Znaczy to no też inny skrót, jak napiszemy UL zamiast ulica, ale chodzi o takie te skróty miast, czy po prostu, żeby skrócić jakby już tą samą nazwę ulicy. Na szczęście my mieszkamy w mieście na 6 liter, więc. Tak, tu, więc to, to nie jest problem, no ale jak ktoś mieszka w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze ma jakąś dwuskładniową nazwę ulicy. To, to naprawdę zajmuje trochę czasu. Tak, no. tak, tak. E... Powracając do tego kandydowania, powiedziałeś też o tej dacie 28 sierpnia, ale to nie jedyna data, która w jakiś sposób nas obliguje. Tak, e... 28 sierpnia chyba. Tak, tak bo tak. to jest data, do kiedy można rejestrować komitet. Natomiast jak się zarejestruje komitet, no to trzeba zarejestrować listy i do 6 września trzeba zarejestrować listy kandydatów do godziny 16, bo akurat taka jest godzina urzędowania mm. Państwowej Komisji Wyborczej wtedy eee, i po prostu do tej godziny trzeba te listy kandydatów, trzeba złożyć, e, złożyć papiery z rejestracją e, z listami, z podpisami, bo po tej godzinie już nie będzie można donieść podpisów, więc jeżeli jakiemuś komitetowi brakłby na tym etapie podpisów, to już ich nie doniesie, bo normalnie jest tak, że jeżeli brakuje podpisów to Państwa komisja wyborcza wzywa do uzupełnienia braków w, we wniosku. To mogą być też wniosły, błędy jakieś formalne, przekręcone nazwisko, brak jakiegoś podpisu w którymś miejscu, daty. No, różne drobne rzeczy mogą się zdarzyć. Także lepiej też nie zwlekać na ostatnią chwilę. Tak, no, no, ale to jest problem akurat dla, dla komitetów, dla pojedynczych osób To głównym problemem jest zebranie tych podpisów, jeżeli chcą kandydować. A jeżeli braknie podpisów, bo się okaże, że brakło nawet 20 podpisów ważnych, czyli takich, które zostały zweryfikowane jako prawidłowe, no to w tym momencie, jeżeli jesteśmy już po tym terminie, no to przypadło, to już kandydatury nie będzie. Dlatego też partie i komitety wyborcze starają się tutaj tej sprawy pilnować. I czy jeśli chcemy kandydować do Sejmu albo do Senatu, to jeszcze nas obligują jakieś inne techniczne, formalne wymogi? No oczywiście no, nie możemy być osobami skazanymi, ponieważ. To, to skazanymi się... za, za przestępstwa, przestępstwa ścigane tak, tak, Ale to też się wiąże z prawem wiernym, czynnym. Tak, tak. Jeżeli, 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 jeżeli nie, nie mamy tego, jeżeli nie jesteśmy osobą bezwłasnowolnioną. No generalnie jeżeli, generalnie, jeżeli nie ma, nie ma takich problemów mhm. natury prawnej, no to jeżeli spełnimy wszystkie te kryteria, jeżeli nasz komitet się zarejestruje, zarejestruje naszą kandydaturę, no to jak najbardziej tutaj wszystko jest w porządku, zostajemy kandydatami. Udało się. Udało się. Tak samo jest w wyborach do Senatu, przy wyborach do Senatu również to jest tak, że no... Tylko należy pamiętać, że w wyborach do Senatu to również pełnomocnik lub osoba przez niego upoważniona składa te papiery. To nie jest tak, że kandydat osobiście idzie tak, tak. i mówi, że tu mnie zarejestrujcie. No i myślę, że tymi słowami też możemy podsumować rozmowę. Wiemy i mam nadzieję, że wy też teraz, jak kandydować podczas wyborów parlamentarnych, czy to do Sejmu, czy do Senatu. Co się potem dzieje, czy m.in. o ordynacji wyborczej, no to jeszcze będzie też mowa na tym kanale. Przerobimy sobie prawo całe związane z wyborami, krok po kroku. Także koniecznie śledźcie lub bezpośrednio, żeby dowiedzieć się więcej. Dzięki, cześć. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować, zostawić jakiś komentarz, uwagi, może o coś dopytać i do zobaczenia wkrótce. Pa! Cześć.